Cześć i witam na Ticking Watch. Ten film jest o serwisie zegarka, a wewnątrz jest mechanizm ETA już ponad 40-letni. Zresztą zobaczcie sami. Na samym zegarku nie zobaczymy napisu Swiss Made, jest to prawdopodobnie jakiś zakup w supermarketach na zachodzie, natomiast wewnątrz tyka prawdziwy mechanizm wykonany w Szwajcarii z końca lat 70. Jak widać, zegarek, mimo że jest bardzo zużyty, ciągle jeszcze funkcjonuje. A otóż i nasz mechanizm. Jest to mechanizm ETA 2763 z końca lat 70. Ponad 6 milionów egzemplarzy tego mechanizmu zostało wyprodukowanych i ma on swój odpowiednik w wersji automatu, natomiast tu jest wersja nakręcana manualnie. Przed serwisem sprawdzę jeszcze, jak ten mechanizm się sprawuje na ten moment. No i jak widać, tarczą w dół oraz tarczą na bok spóźnia, natomiast tarczą do góry troszeczkę spieszy. Mała amplituda. A więc ten zegarek na pewno wymaga serwisu, prawdopodobnie wieki nie był serwisowany, chociaż wewnątrz widać, że jest taki dosyć błyszczący, ale są kropeczki na tych mostkach, na tym mechanizmie, a więc usuńmy wałek na ciągu i zacznijmy rozbiórkę mechanizmu. Wałek na ciągu jest taki dosyć dziwny i już troszeczkę podrdzewiały. Ściągnę najpierw uszczelkę. Uszczelka dosyć, mimo że sam dekielek jest zaciskany, ma on taką dosyć solidną uszczelkę. Prawdopodobnie dzięki temu, że nie dostała się do wewnątrz wilgoć, ten zegarek nadal jeszcze całkiem nieźle funkcjonuje. Czy w ogóle funkcjonuje, bo czy dobrze to trudno powiedzieć, raczej za dobrze to nie chodzi. Okej, sam mechanizm za bardzo nie chciał wyjść, a więc musiałem nieco użyć brutalnej metody, uderzając nim tak lekko o stół i w końcu mechanizm wyszedł. Wewnątrz jeszcze był taki pierścień. Prawdopodobnie wszystko zaśniedziało w środku i stąd też ten mechanizm tak łatwo nie chciał wyjść. Okej, tarcza jest nawet w przyzwoitym stanie. Adora, zielonego pojęcia nie mam, cóż to może być za marka. Tak jak wspomniałem wcześniej, prawdopodobnie jakaś supermarketowa marka. Z racji tego, że ten zegarek jest z końca lat 70., można przypuszczać, że większość jego części, jeśli nie całość, została faktycznie wyprodukowana w Szwajcarii. Teraz sobie zluzujemy sprężynę, aby przy odkręcaniu jakieś koło nie wyskoczyło lub nie zostało uszkodzone. Widać, ten wałek na ciągu już naszedł całkiem nieźle rdzą. Teraz ściągnę łożysko balansu. Trzeba tylko odbezpieczyć sprężynkę, tak zwany Inca Block. I używając Rodico wyciągam łożysko balansu. Tutaj w tym zegarku, jeśli chodzi o samą tą sprężynkę mechanizmu antywstrząsowego, bardzo łatwo się to robi. No i jest ona dosyć dobrze dopasowana do tego mostka balansu. Sama śruba mostka balansu łatwo nie chce się odkręcić. Tutaj końcówka śrubokrętu po prostu mi się ułamała, więc użyję innego. Trzeba się było troszeczkę namocować, ale w końcu się odkręciła. No i też ten mostek balansu tak dosyć mocno siedzi. Na moim kanale można było zobaczyć serwis zegarka rosyjskiego, można było zobaczyć serwis zegarka japońskiego, a dokładnie zegarka marki Seiko, a dokładnie Seiko 5. Można nawet przez przypadek, właściwie nie planowałem tego, ale z uwagi na to, że teraz ściągnę tarczę, jest ona na takich zatrzaskach. Nie planowałem tego, ale miałem po prostu, kiedyś zakupiłem
zegarek homage, chiński zegarek homage, przypominający tak zwanego submarinera czy divera, w stylu oczywiście Rolexa. No i ten zegarek nie najlepiej się sprawował, postanowiłem go przeserwisować i też to wszystko sfilmować, a więc nawet taki serwis zegarka na moim kanale jest, ale porównajmy to, jak to się ma do zegarków szwajcarskich, takich naprawdę 100%. I oznaczenie naszego mechanizmu 2763 ETA, i tutaj mamy cyfrę 78, prawdopodobnie, ale nie jestem tego pewny, jest to data produkcji, a więc zegarek ma około 41 lat. No to sporo, i biorąc pod uwagę, że on nadal działa i widać, że był używany, no zobaczymy, co da się z tego zegarka jeszcze wycisnąć. Teraz kotwicę wychwytu. Otóż nasza kotwica i mostek kół przekładniowych. A więc kontynuując tutaj już moją wypowiedź wcześniejszą, będziemy mieli jakieś porównanie, tak, do zegarków rosyjskich, do zegarków japońskich oraz no właściwie zegarki chińskie tak naprawdę, czy te mechanizmy chińskie, no te w przeważającej większości, na pewno nie wszystkie, w pewnym sensie wzorują się na rozwiązaniach japońskich oraz rozwiązaniach szwajcarskich. Ma to też oczywiście związek z tym, że zarówno Japończycy, jak i Szwajcarzy częściowo zaopatrują się w elementy potrzebne do zmontowania całego zegarka, więc tutaj na pewno nie jest to tajemnicą, natomiast kontrola jakości w Szwajcarii i w Japonii jest na pewno na o wiele wyższym poziomie niż w tych budżetowych zegarkach chińskich, ponieważ no pewnie te droższe modele na pewno też mają tą kontrolę jakości na nieco wyższym poziomie. Ok, koła mamy prawie, a właściwie już mamy rozmontowane. Zostaje nam tylko jeszcze tutaj to koło minutowe, ale żeby je zdemontować, musimy zdemontować mostek, który utrzymuje na miejscu bęben sprężyny. Trzy śruby i cały mostek powinien zejść. Jak wspomniałem, mechanizm jest z końca lat 70. Wyprodukowano około 6,5 miliona sztuk tego modelu. Ma on też swoją wersję z automatem, z wachnikiem. Tych modeli na pewno wyprodukowano o wiele, wiele więcej i one mają oznaczenie 2670, 2671 i tak dalej. Okej, nasz bęben ze sprężyną i koło minutowe. Jak widać, tutaj to przełożenie już jest nieco inne i sama budowa tych kół przekładniowych jest bardzo zbliżona do dzisiejszej dosyć znanej ETY, już właściwie przez ETE 2824, której produkcja została już zaprzestana w tym roku. Natomiast można spotkać wiele klonów tego mechanizmu, właśnie między innymi chińskich, ale także i lepszych jakościowo innych producentów. Ok, mamy teraz część od strony kalendarza. Jak widać, jest dosyć prosta, nie ma tutaj jakichś zbędnych rzeczy, koła, kilka blaszek podtrzymujących i to właściwie wszystko. Ta budowa jest dosyć prosta. Troszeczkę mam namagnesowany śrubokręt, ale akurat przy demontażu jest to raczej ułatwienie niż utrudnienie. Jeszcze tutaj tarcza z datą. Na mostku tutaj, na całym tym mechanizmie, mamy napis patented, a więc no tutaj też Szwajcarzy zadbali o to, aby nikt nie myślał tego kopiować. Tutaj mamy
koło, które sprawia, że data nam się zmienia. No i dźwigienka utrzymująca w odpowiednim miejscu datę, tak aby ta cyfra była idealnie w okienku. I mechanizm nastawnika. Jest tutaj pewne podobieństwo i do innych marek, ale też i jest pewna oryginalność. W tym modelu mamy już manualną zmianę daty. W pozycji zerowej zegarek nakręcamy. Po pociągnięciu koronki do pierwszej pozycji zmieniamy datę. Natomiast w drugiej pozycji zmieniamy godzinę, a więc tak samo jak to już jest w dzisiejszych zegarkach mechanicznych, czy też podobnie w kwarcowych. Tutaj nie wiedziałem, ale tu jest jeszcze taki pierścień dystansowy, a właściwie dwie takie połówki i dopiero teraz można tą część zdemontować. Okej, góra jest praktycznie zdemontowana. Jeszcze tylko łożysko balansu od strony tarczy. Sam mechanizm jest dosyć prosty, nie ma za wiele części. Biorąc pod uwagę, że te części, no mam nadzieję, nie wiem, są raczej dobrze wykonane i ta kontrola jakości na pewno w Szwajcarii jest na wysokim poziomie, ten zegarek powinien jeszcze pochodzić. Czy dobrze pochodzi, zobaczymy. Dopiero w drugim odcinku, może nawet i w trzecim. Tutaj jeszcze jest nasza sprężyna. Jak wyczytałem w internecie, szukając informacji o tym mechanizmie, rezerwa chodu tego zegarka to 50 godzin, a więc dosyć sporo. Dwa dni spokojnie ten zegarek chodzi i otóż i wszystkie części, demontaż przeprowadzony, dosyć fajnie, dosyć szybko demontowało się ten mechanizm. Teraz będę go czyścił, tego już nie będę pokazywał, ponieważ jest to czynność dosyć prosta i w innych moich filmach można to zobaczyć, więc zapraszam do odwiedzenia mojego kanału, do odwiedzenia Ticking Watch oraz do moich pozostałych filmów. Jeśli ten film przypadł Wam do gustu, zachęcam do zalajkowania, podzielenia się z jednym ze swoich znajomych, który także interesuje się tego typu tematyką. Polubcie ten film i mam nadzieję, że zobaczymy się na YouTubie już wkrótce. Cześć i wszystkiego co najlepsze!